Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam sposób na zarobek na naklejkach Neo z aktualnie trwającego Majora, który ma miejsce w Berlinie. Jeszcze na starcie konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się, jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, od 13 maja bieżącego roku Neo dołączył do drużyny FaZe Clan, co pozwoliło mu stać się jedynym Polakiem, który wystąpił na aktualnie trwającym Majorze, więc tutaj już pierwszy powód do inwestycji w te naklejki, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jest to jedyny Polak, który wystąpił na tym turnieju, a jak dobrze wiemy, zainteresowanie CS-em w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie, a sama drużyna, w której występuje Neo, jest w Polsce bardzo lubiana. Stąd ceny naklejek Filipa powinny pójść do góry. Nie jest to jednak główny powód do inwestycji w te naklejki, albowiem po bardzo nieudanym dla FaZe Clan turnieju w internecie pojawiło się dużo spekulacji, jakoby z drużyną miałby się pożegnać Olofmeister i właśnie Neo, a w ich miejsce miałby dołączyć aktualny gracz Ens, a mianowicie Alexibe oraz znajdujący się na ławce w drużynie Bibr Coldzera. Jeśli tak by się stało, to ceny naklejek obu tych panów z pewnością poszłyby do góry, a zwłaszcza Polaka, gdyż właśnie te naklejki ze Starladdera byłyby jego pierwszymi, a zarazem ostatnimi naklejkami w drużynie FaZe Clan, przez co ich ilość na rynku będzie bardzo mocno ograniczona. Jeżeli sytuacja doszłaby do skutku, to byłaby to dla mnie dość dziwna decyzja ze strony zarządu FaZe Clan, ponieważ to właśnie Neo był według mnie osobą, która przez cały turniej starała się nieść ciężar gry FaZe Clan na swoich barkach, ale czas pokaże, jak cała sprawa się zakończy. Ja jeszcze od siebie dodam, że w naklejki najlepiej jest zainwestować w prawdopodobnie ostatni dzień Majora, w którym pojawi się zniżka na wszystkie przedmioty właśnie z tego turnieju. Tymczasem ja zapraszam was do obejrzenia innych odcinków ze sposobu na zarobek na Majorze w Berlinie. Nie zapomnijcie oczywiście o konkursie na 20 zł Paysafe Card na początku filmu. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!